Tak, dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj nie będę Państwa tak długo męczyć, co podczas ostatniego filmiku. Porozmawiamy krócej, bo jestem bardzo przeziębiona. Na Ukrainie jest bardzo gorąco, a ja mam cały czas klimatyzację w samochodzie włączoną. A może mam koronawirusa? Kto wie? Mam nadzieję, że nie. Ja bym chciała dzisiaj, żebyśmy wrócili jeszcze raz. Może żebyśmy podsumowali, zakończyli ten temat, już temat manipulacji. Chociaż jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, że tak to ujmę z Państwa strony, to będziemy do tego tematu oczywiście wracać. Ale chciałabym też porozmawiać na inny temat, na tematy wychowania dzieci i tak dalej, na tematy budowania granic z nastoletnimi dziećmi. I no będziemy po prostu tak. Pierwsze, co chciałam powiedzieć, to ja odpowiem na wszystkie pytania, które Państwo zadajecie na YouTube. Na pewno i na blogu, tylko troszeczkę proszę o cierpliwość, bo ja po prostu nie nadążam. Nie jestem w stanie odpowiadać na każde pytanie codziennie. Po prostu pracuję bardzo dużo, ale po prostu nie nadążam. Ale ja wszystkie pytania widzę, wszystkie pytania są bardzo ciekawe według mnie, wszystkie pytania są potrzebne, także jak najbardziej jestem za, żebyśmy porozmawiali na te wszystkie tematy. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Na pewno wrócimy do tych wszystkich różnych sfer naszego życia. Jeśli chodzi o pick-up i manipulacje, przede wszystkim chciałam powiedzieć, co oznacza ekologiczne zakończenie relacji, w ogóle ekologiczne postępowanie, bo ktoś mi zarzuca, no, ktoś w komentarzach napisał, że ja się mylę, że mówi się nie ekologiczne zakończenie relacji, tylko etyczne, i ta osoba zaczęła mi tłumaczyć, co oznacza etyka. Proszę Państwa, może na taką nie wyglądam, ale ja naprawdę wiem, co oznacza słowo etyka. I ja się nie pomyliłam. Zachowanie nazywam ekologicznym, dlatego że tak nazywałem to zachowanie i to postępowanie pick-uperzy. To są słowa, ja mam dużo słów zapożyczonych ze slangu pick-uperów. Ekologiczne zachowanie to nie jest zachowanie etyczne czy czyste. Ekologiczne zachowanie czy zakończenie relacji nazywa się tak dlatego, że ktoś działa spójnie z zasadami ekologii, czyli nie robi coś dzisiaj sobie dla siebie, coś dobrego, kosztem tego, że w przyszłości przez to będzie miał kłopoty. Tak? Gdybyśmy na przykład powycinali dzisiaj wszystkie drzewa, albo nie dbalibyśmy o ekologię, byłoby nam dzisiaj przyjemniej i fajnie, natomiast w przyszłości czekałyby na nas problemy. I to się nazywa dbanie o ekologię. I pick-uperzy dokładnie tak samo to ujmują, że dbamy o ekologię, czyli ekologiczne rozstanie. Ekologiczne rozstanie czy postępowanie to takie postępowanie, które nie przyniesie nam problemów w przyszłości. I to między innymi oczywiście to odróżnia pick-upera, zawodowego, profesjonalnego pick-upera od zwykłego manipulanta. Manipulant i nie wie, i nie bardzo się przyjmuje ekologią, natomiast profesjonalny pick-uper dobrze wie, jak skończyć znajomość w sposób ekologiczny. To nie oznacza, że jego ofiara, nazwijmy to tak, będzie się czuła szczęśliwa i pomyśli, no dobrze, może masz rację, że tak to się skończyło, ale tak będziecie całe życie kochać. Nie, to tak nie wygląda. Jego ofiara w ogóle nie czuje się jako ofiara i to polega na czymś innym. Ona go nie kocha i tym bardziej nie całe życie. I ona nie myśli, no dobrze, ona się nie zgadza z tym i to polega na czymś innym. Ale ja teraz nie będę o tym mówić, ja o tym powiem na szkoleniu. To, powtarzam, ekologiczne zakończenie relacji daje pick-uperowi to, że on nie ma problemów w przyszłości i nie ma problemów też w teraźniejszości. Dziewczyna nie cierpi. Dziewczyna uważa, że... Dziewczyna w ogóle nawet nie zdaje sobie sprawy, że była w związku z pick-uperem. Ale to nieważne. Ważne, że ona nie cierpi, tak? I jak zrobić, żeby ona nie cierpiała i nie myślała, że on był miłością jej życia, a ona nie będzie tak myślała. Tylko to jest zbudowane na czymś innym. I ja o tym będę mówiła na szkoleniach. Ja uważam, że trzeba dbać o ekologię, pick-upery też tak uważają. Mamy trzy rodzaje, jeśli my mówimy w ogóle o manipulacji, to mamy trzy rodzaje manipulacji, tak? Pierwsze to jest zawodowy pick-uper.
który się tego uczy, który dobrze prowadzi wszystkie, tak jak mówiłam ostatnio na filmiku, że od 3 do 5 i 7 lat trwa taka kariera zawodowego pick-upera. Zawodowego pick-upera to nie oznacza, że on zajmuje się tylko pick-upem. On może być chirurgiem, on może być sportowcem, on może być politykiem, on może być kimkolwiek, tak? Ale jednocześnie oni mają zjazdy, oni mają różne takie, no, szkolenia to swoją drogą, tak? Ale mają swoje forum i tak dalej, pick-uperzy, tak? I ten człowiek po prostu bierze w tym udział. I te wszystkie słowa, te wszystkie jego formułki, że tak powiem, są testowane na tysiącach kobiet. To nie jest tak, że on podchodzi do pierwszej dziewczyny pierwszy raz w życiu i proponuje jej coś tam, co chciałby zaproponować. On to już ma przetestowane na mnóstwie kobiet. I przy okazji ja odpowiem na pytanie, ktoś zadał, że czy rzeczywiście takie proste, takie prymitywne zdania działają. Słuchajcie, ja zapewniam was, że działają. Po pierwsze, teraz słuchajcie mnie, wiecie w jakim celu ja to mówię. Ja to mówię z sarkazmem. Tak, i te zdania mogą się różnić od tego, co ja na przykład podałam jako przykład, ale niewiele będą się różnić. Natomiast co innego, kiedy jest kobieta, zwłaszcza, która się nie zna na pick-upie i podchodzi do niej ktoś taki niezwykły, oryginalny i z takim tekstem. Proszę mi wierzyć, że 99% kobiet uwierzą pick-uperowi. To działa, naprawdę. On to robi nie tak, jak to mówię teraz ja, bo ja mówię to w określonym celu, tak? I wy wiecie, dlaczego ja to mówię. Dlatego wam to się wydaje niewiarygodne, takie i prymitywne. Natomiast kiedy staje się oko w oko z fachowcem, to naprawdę no to wszystko ma tam, wywiera wpływ. Tym bardziej, że to są takie zdania, żeby jakoś zahaczyć kobietę, a później są wdrażane te techniki, o których mówiłam też ostatnio. Technika dostosowania się do swojej ofiary. Tak, on sprawdza na początku randki, czy kobieta jest wzrokowcem, czy odbiera świat przez słuchanie, czy przez dotyk, czy przez analizę i dostosowuje się do jej odbierania, do jej sposobu odbierania świata. I kobieta ma wrażenie, że tak jakby czuje się w towarzystwie tej osoby, tak jakby się znała z nim przez całe życie. I to jest takie dziwne. Dopiero co poznaliśmy się, to jest pierwsza randka, ja już się czuję tak, jakbym znała tego człowieka bardzo dawno. Następnie on zaczyna naśladować jej ruchy, jej ton głosu, jej sposób mówienia, jej słowa, które ona wdraża podczas mówienia, tak? Stara się absolutnie maksymalnie dostosować się do niej, do jej, nie wiem, do jej prędkości mówienia, do jej gestów, do sposobu, w jaki ona siedzi, tak? I to też powoduje, że kobieta czuje się coraz lepiej w towarzystwie takiego człowieka. I później w jakimś momencie on zmienia swoją pozycję. Załóżmy, siedział i rozmawiał z kobietą w jednej pozycji, tak, naśladując jej postawy, a później zmienia, na przykład siada inaczej. I bacznie obserwuje, czy kobieta też zmieniła sposób siedzenia na sofie czy na fotelu, że tak powiem. Jeżeli zmieniła, to oznacza, że on się podporządkował i że on prowadzi, że jemu się udał się ten proces podporządkowania się i że on teraz prowadzi, że ona idzie za nim. I to jest tym momentem, kiedy on może podawać sugestie. Tak, wprowadzać ją w trans i podawać sugestie, na których mu zależy. Jeżeli kobieta nie zmieniła swojej postawy, to oznacza, że jemu się nie udało wystarczająco dobrze dostosować się i on to zrobi na następnej randce. I jeszcze słyszałam, ktoś mówi, że pierwsza randka z pick-uperem powinna trwać jak najdłużej. To nieprawda. Pick-uper ją zakończy na piku emocji. On nie będzie nigdy ją przyciągał. I na przykład, jeśli on zobaczy, że jemu się nie udało wystarczająco dobrze
poprowadzić proces dostosowania się do ofiary, tak? On ją skończy, ale on skończy ją jakoś tak wesoło, na piku, w takim bardzo ciekawym momencie, w którym chciałoby się jeszcze zostać i przedłużyć to spotkanie. I zawsze w rozmowie telefonicznej pikaperzy też tak samo. Kończy rozmowę jako pierwszy i robi to na takim piku emocji, kiedy chciałbyś jeszcze porozmawiać. Tego też uczą pikaperów na szkoleniach. Także jeżeli na pierwszy randce jemu się nie udało poprowadzić ten proces dostosowania się do ofiary, on się tym nie przejmuje, on na następne randce będzie kontynuował przekonywanie swojej ofiary do tego, że on jest alfa-samcem. On będzie wdrażał następne, kolejne techniki, bardziej takie dobitne i prawdopodobnie osiągnie sukces. Tak jak mówiłam, że do trzeciej randki mało kto, która wytrzyma, zazwyczaj to się dzieje, ten proces pójścia do łóżka dzieje się na pierwszej randce albo na drugiej. Dlatego, że kobieta odnosi wrażenie, że spotkała kogoś, na kogo czekała przez całe życie. Ona zaczyna mu ufać. Jest ogromne zaufanie z jej strony, jest fascynacja taką osobą, tym bardziej, że jedna z technik też pikaperów to jest, nie wiem, to się nazywa zerwanie dachu po rosyjsku, ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, żeby przekazać ten sens. Ja może wytłumaczę to tak, jak zawsze, na przykładzie. Na przykład pikaper może wskoczyć na samochód i przebiec po nim, albo zatańczyć w niespodziewanym miejscu, albo zabrać dziewczyny na dach wieżowca i kiedy tam przyjdą, tam będzie serce z płatków róż albo ze świec wyłożone, jakieś kocyki, jakieś napoje, coś tam jeszcze, coś tam, no, pokaże jej po prostu niebo w almazach, jak to się mówi po rosyjsku. Także i ja wiem, że to wszystko, o czym ja mówię teraz, wydaje się takie śmieszne, takie banalne i takie dziecinne, ale proszę mi wierzyć, kiedy jesteśmy sam na sam z pikaperem, takie rzeczy działają. Tym bardziej, że on wtedy zachowuje się inaczej niż ja. On maksymalnie się dopasowuje do swojej partnerki, tak? I to wygląda tak wzruszająco, tak po prostu uroczo i kobieta się przekonuje, że to jest człowiek, na którego ona czekała przez całe życie. I tak, trzy rodzaje manipulacji. Pierwszy rodzaj manipulacji to jest zawodowy pikaper. Drugi rodzaj manipulantów to są psychopaci. Powtarzam, psychopatą może być człowiek. To są psychopaci dostosowani społecznie. Ten człowiek może mieć wysokie stanowisko w społeczeństwie. Niekoniecznie, ale może. Ten człowiek może uprawiać jakikolwiek zawód i być przy tym psychopatą, tak? I trzeci rodzaj manipulacji to są osoby żonate albo zamężne. Tam manipulacja, oni mogą manipulować celowo, ale w większości sytuacji oni manipulują niecelowo, to samo wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że no tam po pierwsze sama siebie udaje im się technika bliżej dalej, tak? Dzisiaj on był ze swoją ukochaną dziewczyną, jutro on jest z żoną i to jest automatycznie dalej. To, że ona nie może zadzwonić do mężczyzny, którego kocha, do żony tego mężczyzny wtedy, kiedy ona chce, to jest typowe dalej. I on nie robi tego świadomie, on może nie robić oczywiście tego świadomie, natomiast ona odczuwa, nieważne, jej podświadomość to odczuwa. I to po prostu ją przywiązuje do tego, do tych emocji, do tej huśtawki, tak? Do tego wszystkiego bliżej dalej. Później on się zjawia, tak? Znowu jest ciepło, przyjemnie, romantycznie. Później on znowu jedzie z żoną na wakacje, znowu jest automatycznie dalej. I chcąc, nie chcąc, on robi tą technikę. Oprócz tego spotykanie się z żonatym facetem wprowadza kobietę w taki stan ciągłej rywalizacji, niby z jego żoną, tak? Podświadomie. I to też wprowadza kobietę w stan niepewności. Niepewności, a mówiliśmy o tym, że manipulacja jest wtedy, kiedy wyczuć, że ktoś nami manipuluje, kiedy związek albo relacja, w jakiej jesteśmy, powoduje, że my czujemy się niepewnie, my nie wiemy, co będzie jutro, my nie wiemy, czy on zadzwoni, czy my się spotkamy, na ile jesteśmy ważni dla swojego partnera. Takie poczucie niepewności dnia jutrzejszego, niepewności swojej ważności dla tego człowieka, lęk, żeby się zapytać, tak, żeby niczego nie popsuć.
Przede wszystkim i to poczucie, kiedy człowiek bardzo długo przybywa w takiej sytuacji, to bardzo, mówiliśmy tak na którymś z filmików, że 90 dni trzeba, żeby człowiek przybywał w sytuacji niepewności przez 90 dni i zmienia się jego osobowość, tak? Samoocena pada gwałtownie na dół. I po prostu, ja przytaczałam tam przykład z czasów II wojny światowej. Człowiek się zmienia po 90 dniach przebywanie w sytuacji niepewności, w sytuacji, na którą on nie ma wpływu, kiedy od niego nic nie zależy. A dziewczyna, która się spotyka z żonatym facetem, właśnie w takiej sytuacji przybywa. Ja mam teraz znajomą, która chwali się, ta znajoma jest dużo młodsza ode mnie, to jest córka mojej koleżanki, i ona się chwali, że jej koleżanka ma 20 lat i się spotyka z facetem żonatym. I że po prostu super im się wszystko układa i że ona tej koleżanki prosi o porady, bo ta wydaje jej się taka mądra, mimo że ma 20 lat, to udało jej się uwieść tego faceta, który jest po 40. Ja mówię, że no fantastycznie, trzeba być naprawdę nietuzinkowej, nie wiem, inteligencji, żeby w wieku 20 lat uwieść 40-letniego dziada starego, który ma żony potąd i po prostu nie wie, gdzie tam uciec. Ja mówię, że słuchaj, to wszystko, ta sielanka potrwa, dopóki żona się nie dowie. Jak tylko się żona dowie, on zniknie natychmiast. Po prostu ona po prostu go w ogóle nie zobaczy. I wtedy zacznie się dramat. I ta dziewczyna mnie przekonuje, że nie, ona przecież jest mądra, ona się nie angażuje. Słuchajcie, to wszystko wygląda tak jak z pick-uperami. Wydaje się, że te teksty, które ja mówię, są niewiarygodne, że trudno w to uwierzyć, ale to działa. I tak samo w relacjach z żonatym facetem. Wydaje się, że my nie jesteśmy zakochani. W ogóle bardzo często bywa tak, że spotykamy się z kimś, w kim nie jesteśmy zakochani i potem ta osoba ucina kontakt. I wtedy dopiero niektóre osoby się nakręcają i zaczynają chodzić po ścianach, tak? A w przypadku tego żonatego faceta i tej 20-letniej dziewczyny dokładnie tak będzie. Ja się dziwię, że jej mama pozwala na to, ale jakby no, mnie nikt o zdanie nie pytał, więc ja tam się nie wpycham, tak? Ale żal mi po prostu tej dziewczyny, no bo tak będzie po prostu. Facet nie zostawi swojej żony i dzieci, które są w Kijowie i także tam. Także ja jeszcze raz uczulam na te takie związki, takie relacje. Słuchajcie, jeżeli w ciągu miesiąca żonaty mężczyzna nie postanowi odejść od żony i zamieszkać z dziewczyną, którą kocha, czy z kobietą, którą kocha, to on nie odejdzie nigdy. Ja mówiłam, że znam 3 przypadki tylko w swoim życiu takiego postępowania, kiedy facet spotkał kobietę, którą pokochał, spakował walizkę, zostawił wszystko żonie i dzieciom i odszedł z tą nową kobietą i budował wszystko od nowa. I wszystko odrobił, wszystko po prostu zbudował od nowa, całe tam swoje imperium. Ale to są wyjątki. Większość facetów żonatych to są po prostu tchórze i tam nikt nie będzie zmieniał. To jest, i dlatego to jest takie brudne, niefajne i w ogóle tego trzeba unikać. Nikt nie odejdzie od żony, a po co młoda dziewczyna ma się angażować w coś i marnować swój czas? Czasu szkoda, po prostu czasu, nerwów i tak dalej. I tak samo manipulant też zabiera czas swojej ofiary. I to jest taki bardzo przykry, to jest po prostu jakby no, sprzedawanie siebie po zaniżonej cenie, tak? Dumping taki. Teraz tak, co jeszcze chciałam, o ekologii powiedzieliśmy, tak? O 3 typach manipulacji powiedzieliśmy, żebyśmy byli uczuleni na to. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Dużo pytań jest na temat adrenalinowej zależności, tak? Co to oznacza? My będziemy robili, ja będę robiła jeszcze filmiki na te wszystkie tematy związane z uczuciem, z zależnością i tak dalej, ale jeśli chodzi o adrenalinę, dlaczego chciałabym teraz wytłumaczyć, dlaczego uzależniamy się, dlaczego są kobiety, które przychodzą do mnie na konsultacje i mówią, że mężczyzna ich traktuje bardzo źle, czasami bije, a one no, kochają go, nie mogą odejść, nie potrafią po prostu, tak? I to jest po prostu no, taki dramat powstaje. I dlaczego? Kobieta wszystko rozumie, że po prostu albo zdradza ją, tak? Tak jak psychopata zdradza swoją żonę całe życie, ona od niego nie odchodzi. Dlaczego tak się dzieje? I ja teraz chcę opowiedzieć o działaniu adrenaliny. Co powoduje adrenalina? Słuchajcie, zawsze kiedy my spotykamy jakąś osobę nowo poznaną i
zaczynamy czuć albo takie mrowienie, gęsia skórka, tak? Albo boli nas głowa, jak przebywamy w towarzystwie tej osoby. Albo, nie wiem, boli nas brzuch, albo mamy takie nudności, albo no nie wiadomo, co się dzieje, nie, taki jakiś niefajny stan. To oznacza, że nasze ciało, nasz organizm krzyczy nam, żebyśmy uciekali, żebyśmy zerwali kontakt z tą osobą. Nasza podświadomość nie odróżnia, dla niej nie ma różnicy, czy to przemoc jest fizyczna, czy psychiczna. Jeżeli ktoś dla nas jest niebezpieczny, nasze ciało to wyczuwa i po prostu krzyczy nam w ten sposób, żebyśmy uciekali jak najdalej. W jaki sposób, dlaczego mamy te wszystkie takie sygnały od ciała? Dlatego, że kiedy człowiek, tak jak wszystkie zwierzęta, stoi w obliczu niebezpieczeństwa, jego organizm wyrzuca adrenalinę. Tak? Wszyscy wiemy o tym z biologii. I adrenalina powoduje to, że człowiek musi zadecydować, albo staje do walki, albo ucieka, albo stoi nieruchomo, tak? Zamiera, nie wiem, czy dobrze teraz używam tego słowa po polsku. Przy okazji wiem, że nie wybrzeża Bytomia, tylko obrzeża, tylko że myślałam po rosyjsku i pomyślałam wysyłki i stąd mi się wzięło wy. I proszę mi wierzyć, że ja wszystkie swoje błędy, kiedy oglądam filmik, widzę. I to nie to, że ja nie rozumiem tak prostych rzeczy, ja rozumiem, tylko że kiedy inaczej jest, kiedy ja w domu w szlafroku oglądam ten filmik i jestem bardzo mądra, a inaczej jest, kiedy ja go nagrywam i mam jakiś tam procent stresu. I teraz tak, kobieta albo mężczyzna, spotykając człowieka, który jest dla nich niebezpieczny, odczuwa ten taki skok adrenalina we krwi i musi albo biec, albo stanąć do walki. I wtedy, żeby załagodzić ten szok, bo adrenalina jest szkodliwa dla organizmu, i żeby załagodzić ten skok adrenalinu, włączają się te tak zwane hormony szczęścia, ale to są takie opiaty, które wytwarza nasz organizm, żeby wyeliminować działanie adrenaliny. I jeżeli się włącza, następuje skok adrenaliny i później dopaminy, serotoniny i tych innych hormonów, które mają to złagodzić, następuje zależność. To jest dokładnie tak, jak zależność od narkotyków. Następuje zależność, że jest taki jakiś szok, tak? Jakieś takie mrowienie, drętwienie dłoni, ból brzucha i później następuje przyjemność, bo organizm wytwarza serotoninę. Żeby nie nastąpiło to połączenie, skok adrenaliny i wydzielanie dopaminy, serotoniny, żeby się nie uzależnić od tych emocji i przez to od tego człowieka, to trzeba, nie wiem, iść gdzieś do toalety i zrobić 50 pompek albo przysiadów. Dlatego, że sport, on eliminuje działanie adrenaliny, zanim wytworzy się serotonina i dopamina, które to zrobią, jeżeli nie ma sportu, tak? Także, żeby nie wpaść w zależność, to albo przebiec. I pikaperze dobrze o tym wiedzą, my często tak robią, że jeżeli czują się po prostu, że ktoś na nich tam zrobił jakieś tam wrażenie, tak, żeby nie nastąpiło to żeby organizm nie zaczął wytwarzać dopaminy i serotoniny, żeby nie było połączenia przyjemności z tą osobą, żeby się nie uzależnić od niej, tak, i nie odbierać to jako miłość do tej osoby, pikaper może wyjść i przebiec tam, nie wiem, 500 metrów, bo sport to eliminuje. I to jest ta mocna, to jest adrenalina powoduje bardzo mocne przywiązanie do osoby, która ją wywołuje, dlatego że potem następuje przyjemność, i do tych relacji, do tych toksycznych relacji. I tak samo seks adrenalinowy, tak? Seks jest dopaminowy, adrenalinowy. Jeśli jest adrenalinowy, on przywiązuje pikapera do tych wrażeń. I dlatego, jeżeli pikaper ma 7-letnie doświadczenie co najmniej, a pikaperzy mają dużo większe, tam 15-letnie doświadczenie, oni stają się zależni od tych emocji i od tego seksu. I pikaper może mieć 1000 kobiet i bardzo dużo kobiet rocznie, miesięcznie i tak dalej, bo oni muszą po prostu, już następuje u nich ta zależność, oni muszą zmieniać emocje, zmieniać otoczenie, zmieniać sytuację i zmieniać oczywiście seks.
Dlaczego pikaperzy, tak? Ale pikaperzy, powtarzam, są mniej niebezpieczni, bo kiedy no on już wypatroszy całą tą swoją ofiarę, tak? On dowartościuje się, on weźmie od niej to, co chciał wziąć, on potrafi to zamknąć w taki sposób, żeby ona przynajmniej nie cierpiała. Zwykły manipulant, psychopata tego ani nie wie, ani się tym nie przejmuje. Wręcz, kiedy jego ofiara cierpi, on odczuwa ogromną przyjemność, dlatego że psychopata jest w stanie odczuwać tylko dwie emocje, emocje bólu i emocje zemsty. I między innymi dużo chłopców idą do pick-upu, uczą się pick-upowi z powodu zemsty. Na przykład rzuciła ich dziewczyna i on idzie na te kursy, na te szkolenia z pick-upu po to, żeby się nauczyć i poznać dziewczynę lepszą od tej, która go rzuciła, żeby ona zobaczyła i przekonała się, jak bardzo się pomyliła co do niego. Albo żeby spowodować, że ona wróci i wtedy ją rzucić jeszcze bardziej ostro niż ona. I to jest jeden z powodów, dla którego niektórzy osoby uczą się, zwłaszcza psychopaci, uczą się tych wszystkich spraw. Na YouTube zobaczyłam taki komentarz, że ja jestem bezlitosna dla psychopatów, a psychopata przecież to też człowiek, on też cierpi, bo został kiedyś skrzywdzony. Słuchajcie, ja w ogóle tego nie kupuję. Nie ma ludzi, którzy nie zostali skrzywdzeni. My wszyscy zostaliśmy w jakiś sposób skrzywdzeni i przez rodziców, i przez otoczenie, i jeszcze tam przez różnych ludzi w swoim życiu. I to nie oznacza, że my wszyscy zostaliśmy psychopatami, tak? Mój dziadek był bardzo szanowanym inżynierem przed wojną. On pracował na takiej dużej hucie, do niego przywozili w nocy jakieś tam projekty i on pomagał im to rozwiązać, bo nie dawali bez niego rady. Po niego przyjeżdżał samochód, mieli ogromne mieszkanie, dzieci jeździli na rowerach po mieszkaniu, babcia nigdy nie pracowała. Był bardzo szanowanym człowiekiem w moim mieście, bardzo znanym, szanowanym. I był bardzo dobrym człowiekiem. I on przyjaźnił się z ksiądzem prawosławnym, chociaż mogli go za to, no mogli go zamknąć za to, dlatego że on był komunistą i on wykładał też historię partii na uniwersytecie. Mimo to przyjaźnił się z ksiądzem i kiedy ksiądz uważał, że go, ja zaraz powiem, dlaczego o tym mówię, że przyjdą po niego, on przyniósł swoje książki, tam takie bardzo cenne, związane z wiarą, z monarchią rosyjską i tak dalej. I poprosił, żeby dziadek to przechował, bo u dziadka nikt by nie szukał tego, tak? On zajmował wysokie stanowisko, nikt by u niego tego nie szukał i dziadek się zgodził. I te książki podczas wojny, kiedy był głód i dziadek trafił do obozu, babcia wymieniła na chleb i na jedzenie dla dzieci i dzięki temu oni przeżyli. Jedna książka została i ja ją mam u siebie w Krakowie, po prostu taka duża i no nieważne, to jest liryka. Co chciałam powiedzieć, on był bardzo dobrym człowiekiem przed wojną. I kiedy nastąpiła wojna, kazali im wyburzyć, wysadzić w powietrze wszystkie zawody, huty i wszystkie ważne obiekty. Wszystkich ewakuowano z miasta i zostawili tylko zarząd miasta. I oni nie zdążyli tego zrobić i trafili do obozu. Dziadek, ponieważ był komunistą, trafił do obozu śmierci, do Niemiec. I ten bardzo dobry człowiek, bardzo lubiany człowiek, kiedy wrócił z obozu śmierci, on się zmienił, to była inna osoba. Ja nie znam nikogo oprócz znanego psychiatry Wiktora Frankla, który by po powrocie z obozu śmierci został nie tylko taką osobą, jaką był przed tym, ale wręcz pisał jeszcze książki, które mówiły o miłości do życia, podnosił na duchu innych ludzi i był takim bardzo wesołym, takim no, jakby jasnym człowiekiem, tak? Bardzo życiolubnym, jeśli można tak powiedzieć, bardzo kochał życie po powrocie z obozu. Z moim dziadkiem, jak z większością innych ludzi, coś się stało, on wrócił innym człowiekiem i bardzo znęcał się nad moim ojcem, on go bardzo bił, on mówił przy wszystkich, chodź tutaj, ściągaj spodnie, ja teraz pokażę, jak mnie bili w obozie i różne rzeczy. I potem mój ojciec nie wytrzymał
jak miał 16 lat, zagroził mu, że jak jeszcze raz go uderzy, to on go zabije, uciekł i związał się ze złym towarzystwem. I w wieku 17 lat on sobie przekreślił całe życie. I to było dziecko po prostu. Ja może kiedyś o tym albo napiszę książkę, albo będę mówiła na innych filmikach. Natomiast co ja chciałam przez to powiedzieć? Wszyscy zostali kiedyś przez kogoś pokrzywdzeni i mimo innymi dlatego ja rozumiem moich rodziców, co też było dla mnie nieszybkie i niełatwe przyjście do rozumienia ich. Między innymi dlatego, że wiem, przez co oni musieli przejść. I nikt się nie rozczulał na nikim wiele lat temu, wtedy, kiedy była wojna i po wojnie, to były trudne czasy dla naszych wszystkich narodów. I każdy swoje dostał i przeszedł. I od nas zależy, jak my na to spojrzymy i jaki będziemy mieli stosunek do rodziców i do innych ludzi. Ale dlaczego ja tak długo mówię i tak wszystko doszczętnie mówię? Mówię o tym dlatego, że oczywiście doznaliśmy jakichś krzywd, ale to tylko od nas zależy, czy po tych doświadczonych krzywdach my pójdziemy drogą kompensacji przez zemstę, czy drogą kompensacji przez własny rozwój. I to zależy od nas. Tą decyzję kiedyś w pewnym punktu swojego życia każdy człowiek podejmuje dla siebie sam, jaką drogą on pójdzie. Czy on będzie krzywdził innych ludzi, czy on poprzez to, że tak został skrzywdzony, poprzez to, że czuł się tak bardzo możliwy, że nieszczęśliwy czy samotny, zrobi coś ze swoim życiem, czyli ze sobą i zrobi coś dobrego i dla siebie, i dla innych ludzi. Tak? I mówiąc o tym, że manipulant, tak ustaliliśmy, chociaż podobno dwie formy są poprawne, tak dużo złego przynosi w życie swoje ofiary, oczywiście, ja powtarzam, to powinno być karalne. To łatwo jest do udowodnienia i to powinno być karalne i żeby po prostu odechciało się tym mistrzom takich po prostu sztuk z ludźmi bezbronnymi. I z jednej strony to jest tak jak medal, z jednej strony jest manipulant, który przyniósł bardzo dużo złego w życie swojej ofiary, ale z drugiej strony jest ofiara, która z jakiegoś powodu dopuściła, żeby on się zjawił w jej życiu. I słuchajcie, to jest najlepsza droga, którą powinniśmy iść. Załóżmy, ktoś nas strasznie skrzywdził i skaleczył, na przykład ten sam manipulant, tak? Ten ksiądz albo tam, nie wiem kto, polityk albo dziennikarz, nie wiadomo kto. I trzeba po prostu się zastanowić. Tak, zgadza się, że on jest taki, owaki. Po pierwsze tak, nie przyjmujcie się, bo manipulant, on to wygrzebie pełną łyżką. Ja jeszcze nie spotkałam żadnego manipulanta, który by potem się tego nie najadł. Jest coś takiego jak karma i tu w ogóle nie trzeba się martwić, nie trzeba myśleć o zemście. On się naje po prostu pełną łyżką, my musimy myśleć o sobie, tak? Że z jakiegoś powodu, kiedy życie sprawia mi tak ogromny ból, to życie chce mnie czegoś nauczyć. Do tego trzeba podejść tak. Każdy człowiek nas czegoś uczy i coś przynosi w nasze życie. I powtarzam, od nas zależy, jaką drogą pójdziemy. Jeżeli manipulant zjawił się w naszym życiu, my na to pozwoliliśmy z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego. Prawdopodobnie z powodu strachu albo lęku. Tak? Poprawcie mnie, jeśli mylę te dwa pojęcia. One dla mnie są bardzo podobne, przynajmniej w języku rosyjskim. Boimy się różnych rzeczy, tak? Żona boi się, że mąż psychopata odejdzie i ona jest od niego finansowo zależna i nie poradzi sobie. Jest przyzwyczajona do jakiegoś poziomu życia i nie poradzi sobie z tym. Ktoś boi się samotności i po prostu rozstanie się z manipulantem, wydaje się temu komuś, po prostu serce pęknie, to jest miłość jej całego życia. Oczywiście, że to jest relacja oparta na adrenalinie. Oczywiście, że słuchajcie, po zakończeniu relacji z manipulantem, po odcięciu tego adrenalinu, to jest takie, następuje i to jest nieuniknione, głód narkotykowy, dosłownie.
I to jest nieunikniony, przez to trzeba będzie przejść. Można zminimalizować jakoś tak, ale uniknąć tego się nie da. Trzeba będzie przez to przejść, ale trzeba nie lamentować i nie poddawać się, tylko się cieszyć, że ja przez to przychodzę, czyli staję na jakiś wyższy poziom. Tak? I wracając do tych lęków. Każdy ma jakiś inny lęk. Ja uważam, że to tylko lęk trzyma nas przy, albo trzyma ofiarę przy manipulancie. Człowiek się czegoś boi, albo pieniędzy, albo utraty pozycji społecznej, albo że sam sobie nie poradzi, albo boi się samotności, albo boi się, że nigdy w życiu tak się nie zakocha. Słuchajcie, zakocha się, jak jeden raz się zakochałeś, zakocha się jeszcze wiele razy, i, ale to będzie po prostu relacja zdrowa, zdrowe uczucie. Miłość nie ma nic wspólnego z tą huśtawką, z tą zależnością adrenalinową. Miłość to jest stan, kiedy relacja, kiedy miłość jest oparta na zaufaniu, na trosce, tak? Na jakichś dobrych relacjach i na oczywiście takim pożądaniu seksualnym, tak, że człowiek nam się podoba, że go kochamy i tak dalej. To jest normalne, to jest instynkt. A manipulacja, relacja z manipulantem wygląda na ciągłym poczuciu lęku, ciągłym poczuciu niskim samooceny, że jestem wtedy, kiedy ofiarze spada samoocena, wtedy następuje seks. Manipulant do końca będzie ją obniżał i dowartościowywał się kosztem swojej ofiary, tak? I wtedy następuje seks. I po seksie on się dystansuje. On się dystansuje i pokazuje, że jemu w ogóle nie zależy. Każdy manipulant pokazuje, że jemu nie zależy. Na początku on się bardzo angażuje. 100 tysięcy telefonów, SMS-ów, komplementów i tak dalej. I później jak następuje seks, on się dystansuje. To są chorzy ludzie, no co zrobisz? Jak nie zdałem sobie sprawy z tego, to powinni być po prostu ukarani i tyle. I tak, o czym mówiliśmy, że to po prostu trzeba przez to przejść, trzeba to przepracować, zastanowić się, dlaczego życie dało nam taką lekcję, co w sobie musimy zmienić. Zazwyczaj bywa tak, że zmienić w sobie należy to, żeby stać się osobą samodzielną i niezależną, i żeby się nauczyć myśleć własną głową, żeby nie być takim roszczeniowcem, oczekiwaczem, takim, że no rodzice mi nie dali. No tak, jakbym miał innych rodziców, to też bym osiągnął tam to i tamto. Słuchajcie, to jest nieprawda. Od zewnątrz nigdy nie można skorzystać z czegoś, co jest od zewnątrz. Tylko co, z czego możemy skorzystać, to tylko to, co my wypracujemy sami w środku siebie, na co sami zapracujemy, przeżyjemy i przełkniemy lyk po lyku. To, czego się nauczymy. To, co dostaniemy od rodziców, można bardzo łatwo przetrwonić. Przy okazji, bardzo mi się podoba w pick-upie to, że kiedy byłam na tych szkoleniach, tam w ogóle się nie cackałem, tam nie ma nianik. Na forum pick-uperskim nie można napisać, no ale tak, ale ja mam taką sytuację, taką. To po prostu cię wyśmieją i tyle, że siedź i ucz się, pracuj nad sobą. I tam nie ma roszczeniowych takich wiadomości, że no ale dlaczego, każdy może powiedzieć swoje zdanie, przecież mamy demokrację. Ciebie zablokują, od razu pójdziesz w read only, będziesz tylko czytał to forum. I tam nikt nie będzie z tobą dyskutował, po prostu tam z ciebie zrobią normalnego człowieka. Człowieka, który ma kręgosłup, który nie widzi w otaczającym świecie osoby, które mają sprawiać mu przyjemność, służyć jego komfortowi i zachowywać się tak, jak jemu by się chciało. Człowiek, który widzi granice, potrafi ich szanować u innych osób i potrafi zbudować własne. I to jest bardzo dobre w pick-upie. Zrozumcie, że nie da się podejść do dziewczyny, nawet jeśli przebiegniesz przez samochód osobowy, nie da się zrobić na niej wrażenia, jeżeli ty jesteś nikim. I wszystkie te zmiany i podróż do lepszego życia zaczynamy od siebie. Nie od tego, że narzekamy na manipulanta. Pick-uperzy za to wyśmieją, naprawdę. I ja nie uważam, że to jest takie głupie. To bardzo mobilizuje do walki o siebie i po prostu do zmiany siebie. Jeżeli ty nie masz kręgosłupa, to ty niczego nie zbudujesz. Jak ty chcesz mieć wpływ na innych ludzi, na kogoś innego, jeśli ty nie panujesz nad sobą, jeśli ty ze sobą nie umiesz nic zrobić?
Jeśli ty musisz cały czas jęczyć i oczekiwać, że nie wiem, że zaczną się litować nad tobą, albo zaczną ciebie słuchać uważnie, nikt cię nie będzie słuchał, na pewno nie w pick-upie. I właśnie stamtąd po takich szkoleniach wychodzą osoby w ogóle, które mają inne podejście do życia, którym nikt nie wejdzie na głowę, którzy mają własną wartość, mają wysoką samoocenę. Na tą samoocenę się zasługuje, nie to, że się zasługuje, ją się wypracowuje. Pick-upper, kiedy przychodzi na te szkolenia, on ma za zadanie to, to, to i to, i to. Codziennie rano i wieczorem biegać. Nieważne, jaka jest pogoda. Jest piąta rano, jest zima, on ubiera się, wstaje i idzie biegać. Po co? Po to, żeby wychować swój charakter, żeby stać się innym człowiekiem. Kiedy bardzo się nie chce wyłazić spod kołdry i wychodzić w ten mróz i zimno, albo w tym deszcz, on wstaje i idzie, bo bez tego po prostu on niczego nie osiągnie. Pick-upper uczy się na samym początku panowania nad sobą. Tak samo w relacjach. Oni mają takie dosyć okrutne, moim zdaniem, ćwiczenia, ale ja wiem, po co oni to robią. Na przykład oni mają za zadanie poznać jakąś dziewczynę, która się mu spodoba. Ma się podobać dziewczynę, nie po prostu poznać kogokolwiek. Prowadzić z nią relację i kiedy będzie pik relacji, nagle ją urwać. I tak zrobić z kilkoma dziewczynami. Po co oni to robią? Po to, żeby zahartować swoją psychikę, żeby się nauczyć, że nie wiadomo, jak mi zależy na relacje, to jeśli będzie to moim kosztem, jeśli nie będą mnie szanować w tej relacji, jeżeli ktoś będzie chciał mną manipulować, ja wiem, że ja skończę tą relację natychmiast, jak bardzo by mi na tym nie zależało. Ja nie pozwolę zrobić z siebie szmaty, tak, że ktoś będzie wycierał mnie nogi. To jest bardzo oczywiście, że to jest takie, ja teraz nie chcę oceniać, wydawać ocen, ja po prostu pokazuję sam mechanizm, jak tam pracuję nad pick-upperami. Nie będę wszystkiego opowiadać, ale tak czy inaczej, oczywiście w stosunku do tej dziewczyny, tak, że to jest nie w porządku i tak dalej, ale ja pokazuję sam mechanizm, że człowiek, który chce zmienić swoje życie i nigdy nie być więcej ofiarą pick-uppera czy manipulanta, on powinien zaczynać od siebie, od zbudowania własnego światu, własnych myśli, własnych sądzeń, własnego zdania, nie pytać się nikogo o zdanie, mieć swoje własne zdanie, zwłaszcza jeśli dotyczy to twojego życia. To są niby rzeczy, które ja mówię z jednego filmiku na drugi, gdzieś tam między wierszy. Ale to jest bardzo ważne. Po prostu trzeba zacząć pracę nad sobą. I teraz tak, będziemy już kończyć. Na pytania, słuchajcie, odpowiem później troszeczkę, bo w Krakowie zapomniałam okularów i ja w telefonie nie widzę po prostu bardzo drobnymi takimi literkami. Nie przeczytam, ale z tego, co pamiętam, tam były pytania na temat NLP, tak, my porozmawiamy o NLP, jak to działa i to jest pomocne nawet w pracy nad swoimi jakimiś tam niedociągnięciami, powiedzmy tak, nad lękami załóżmy, tak, można zrobić sobie taką autoterapię przy pomocy NLP i to jest skuteczne, to mogę polecić. I o tym porozmawiamy, jakie tam były jeszcze pytania, aha, ktoś tam się pytał, czy osoba, która ma tatuaże, czy ona nie akceptuje siebie? Słuchajcie, chodzi o takie osoby, które mają na przykład pół twarzy w tatuażu, albo całe ciało, tak? I że te osoby nie akceptują siebie. Chociaż takie drobne tatuaże, w sensie, że nie na całe ciało, jakieś tam pojedyncze tatuaże, jakie ja mam, kiedyś podczas trwania Związku Radzieckiego, że to też uważało się za zaburzenie jakieś psychiczne, że samookaliczanie się i tak dalej. Ja nie sądzę, że teraz to świadczy o tym, że osoba, która ma jakiś tam pojedynczy tatuaż, siebie nie akceptuje. W każdym razie ja akceptuję siebie jak nigdy dotąd. Do 40 lat swojego życia byłam takim twardym neurotykiem na maksa po prostu. I dlaczego nie można, dlaczego trzeba coś robić z neurotyzmem? Dlatego, że to nie jest ciężka choroba jakaś nieuleczalna, ale to bardzo mocno komplikuje życie. Można przeżyć po prostu będąc neurotykiem całe życie bardzo nieszczęśliwie. I dlatego trzeba z tym walczyć. I odkąd po prostu postanowiłam jakoś tam pracować nad sobą, od tamtej pory jestem bardzo szczęśliwa i akceptuję siebie całkowicie. W wieku 18 lat nie akceptowałam siebie absolutnie, w wieku 20, 25, tak?
Natomiast także te moje tatuaże na pewno nie są związane z brakiem akceptacji siebie. Ona jest ogromna i jestem osobą bardzo szczęśliwą i bardzo zadowoloną, między innymi dlatego, że żyję tak jak chcę i robię to, co chcę. I każdemu to polecam. I my będziemy jeszcze wracać do tych tematów, bo to też nie była jakaś łatwa decyzja. Ja rozumiem, że łatwo tak mówić, ale wierzcie mi, że do tego można dojść, że wszystko jest do zrobienia. Po prostu trzeba się przestać bać. To jest jedyne, co nas trzyma. A jeszcze też chciałam powiedzieć, że niektóre osoby pytają się, że coś tam zarzucano mi w komentarzach, ja nie pamiętam. A, że ja powiedziałam, że chyba napiszę książkę i że przecież ja mówiłam, że książki piszą neurotycy. Zgadza się. Taka książka jak na przykład Wojna i pokój, czy tam Mistrz Małgorzata, to absolutnie neurotyczne historie. To, co ja chcę napisać, to będzie, nie wiem, podręcznik przeciwpikapowy, powiedzmy, albo tam jeszcze coś. Jakieś takie praktycznie parady, w które wierzę. No i tak dalej. Ja nie sądzę, że ja tam konkurencję będę stwarzać Bułgakowi. Ale ja nie ukrywam, że ja też mam cechy osobowości neurotyczne, ja tego w ogóle nie ukrywam. I tu nie chodzi o to, słuchajcie, nie chodzi o to, żeby być, że należy dążyć do tego, żeby być osobą idealną, tak, bez najmniejszych cech neurotyzmu. Shopoholizm to jest też neurotyzm i miłość do gadżetów to jest też neurotyzm. I miłość do psów to jest też neurotyzm. I jeszcze bardzo dużo jest tych neurotyzmów. I jeśli to nie przeszkadza nam, nie zakłóca w jakiś sposób nasze życie, że cierpimy, że nie chce nam się żyć, albo mamy depresję, albo jeszcze coś, to możemy przymknąć oko. To oznacza, że wszystko jest ok. Najważniejsze, nad czym trzeba pracować, nad tym, żeby nasze życie sprawiało nam przyjemność, żebyśmy mogli żyć tak, jak chcemy. I to jest realne. Po prostu trzeba się przestać bać i przyjść przez jakieś tam... Oczywiście, kiedy my zmieniamy swoje życie, że żyliśmy całe życie tak, zaczynamy żyć inaczej, no to się będzie wiązało z jakimś tam dyskomfortem. I trzeba go po prostu przeżyć. I da się go przeżyć, jeśli się bardzo chce. I da się przestać się bać i tak dalej. I słuchajcie, piszcie, nie wiem, jak zawsze będę pewnie miała jakieś tam wyrzuty do siebie, że nie na wszystkie tematy opowiedziałam na filmiku, ale tak jak mówię, że przepraszam, jestem troszeczkę taki, mam stan podgorączkowy, ale bardzo chciałam się z Państwem spotkać. Za parę dni wracam do Krakowa, znowu 19 godzin za kierownicą pojadę, trzymajcie za mnie kciuki po tych drogach. Piszcie proszę, czy ten filmik dzisiejszy jest ok, czy był ciekawy, tak? I co jeszcze chciałam powiedzieć? No wszystkich przytulam, całuję gorąco i bardzo chcę, żeby nam wszystko się udawało i żebyśmy byli szczęśliwi i otoczenie obok nas było szczęśliwe i żebyśmy przeżywali to życie komfortowo, a nie w stresie i szybko potrafilibyśmy się zdystansować, gdybyśmy wiedzieli, że ktoś nam szkodzi i działa w jakiś sposób niefajnie na nas. I czym chcę, na czym chcę zakończyć to wideo? Na tym, że pamiętajcie, kochani, że jedyne, co macie w tym życiu, to tylko siebie. I sami dla siebie jesteście największą wartością. I nie pozwólcie nigdy nikomu spowodować, że zaczniecie w to wątpić, że jesteście wartością. Najwyższą i najlepszą wersją siebie jesteście. I to jest cudowne i wspaniale. Jeżeli trzeba nad czymś popracować, to popracujemy, wszystko będzie dobrze. Nie pozwólcie nigdy, żeby ktoś zasiał was wątpliwości, że z wami coś jest nie tak. Wszystko jest tak. Jeżeli macie dobre zamiary i nie chcecie niszczyć innych ludzi, ani siebie, to wszystko będzie po prostu fantastycznie. To wam obiecuję i gwarantuję, bo sprawdzałam to nieraz. Przytulam wszystkich mocno, całuję. Buziaki, do zobaczenia. Pa!